100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Patrz jeszcze raz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Głośniej. Happy birthday, dear Piotruś. Happy birthday to you. Proszę, jaki mam tort owocowy. A po dzisiaj wszystkich świętych. No, dzisiaj Piotruś ma urodziny. Hurra! Brawo! Tu balonik od Patrysia miał być, ale Patryś już rozwalił balonik, tak? Super. No, bo Patryś jest mały. A tutaj, że jesteśmy w Irlandii, proszę bardzo. To, co tam widać, że płonie, no to taką mają tradycję, że po prostu palą takie ogniska. Ja tu urodziny świętuję. A to mi Agnieszka na cmentarz przywiozła i to jeszcze żydowski w dodatku. To nie jest tylko żydowski. Ale jest żydowski, no. No. Nawet nie wiedziałem, że to taki cmentarz jest. Na groby pierwszego, to my też idziemy. Proszę? Się chodzi na groby, to my też idziemy. Drugiego się chodzi. Pierwszego też. Ja mam zapalniczkę. Masz? Tak. Nie palę, ale mam. Bo ja miałam, ale chyba rzuciłam tam. Dobrze, idziemy na ten cmentarz. Gdzieś tu już Patryczek pobiegł. O. Z górki na pazurki. No, z górki na pazurki chce się bawić. Tu jest część jedna, a tam jest druga i to jest ogrodzone, widzisz? No, elegancko. No. A tutaj Agnieszka mówi, że to jest nowsza część tego cmentarza. No. Tak wygląda nowsza część irlandzkiego cmentarza. No to już żadnych, jak widzicie, nie ma. Żadnych takich nagrobków nie ma, nie? Tylko same pomniki. Są. I płasko. Można kosiarką przejechać łatwo, tak? Ale tu jest taki inny, patrz. Tu jest jednak dopiero kochota. Nie, nie, to idziemy na tą starą część. No, cmentarz bez wątpienia katolicki, ale no nie ma takich nagrobków, to jest świeży jakiś, widać, prawda? Świeży pochówek był, ale jak mówię, no kosiarka fajnie przejeżdża, ale nawet no, znicza nie ma jak postawić, zapalić, jakoś kwiatów położyć, no. Nie ma, no tu masz przecież takie na niektórych. No tak, takie odrobinki, o tyle o możesz. Tak jak w Polsce przyjeżdża rodzina i chce postawić tam 10 albo tych zniczy. Albo jakieś. To zależy, jak to sobie buduje. No tak, no takie o, widzicie? Tylko ciekawa jestem, czy to jest na urny, czy to jest tak 30 centymetrów. Nie, myślę, że to są normalne pochówki, bo tam widać, że świeży pochówek jest. Po prostu w tym momencie no, stoisz na czymś, na czymś grobie po prostu. Tak mi się wydaje, no. Tylko tak zrobili, to już nowoczesna część, żeby właśnie kosiarką łatwo operować. Nie, nie, zmieniamy lokal w takim razie. Idziemy na ten stary cmentarz. Tam zapalimy komuś znicz. Patryczek tam sobie ćwiczy biegi. A to zobaczcie, jak tutaj nagrobek w nagrobek jest po prostu. Po tej stronie są jedni, po drugiej stronie są inni. No to młoda dziewczyna, 17 lat. Szkoda. Ale to są. No myślę, że to są jakieś ziemne. O, akurat jest miejsce na to, w tą i w tą stronę. Czegoś takiego nie widziałem, mówiąc szczerze. Byliśmy tutaj kilka razy na cmentarzach, ale po prostu starszych. No i było tak jak u nas. A czegoś takiego to nie widziałem tutaj jeszcze. No i wróciliśmy na tą starą część cmentarza. No i tu jest tak, jak ma być. Prawda? Takie coś tutaj w Polsce mogłoby być. Są i starsze krzyże.
No i tutaj widać, chyba był też jakiś grób, jest ogrodzony. No, kiedyś pod murem to chowano jakichś samobójców i tak dalej, nie? Może też to jakaś pozostałość. Tutaj mamy jakiś metalowy krzyż z 1906 roku. Aha, cmentarze oczywiście puste. No, w tym momencie w Polsce są tłumy na cmentarzach, ale tutaj nie. Nie ma takiego zwyczaju, nie ma takiej tradycji. Puściutko. Tylko my. A tu taki typowy irlandzki widok, prawda? Krzyż celtycki. I tam gdzieś resztki po dawnym kościele, kaplicy. Czy jesteśmy chyba w starszej części tej. A już mamy zapalony zniczy. Jednak postawimy tutaj. Myślę, że tutaj nikt tutaj raczej nie przychodzi, na pewno już od dawna. Raczej finalnie tutaj zostawiamy.